Jesteśmy na rogu ulicy Stradomskiej i 8 Poprzecznej w Aninie. Anin, piękna, zielona dzielnica z bardzo piękną, ciekawą historią. Niestety w Aninie ostatnio troszeczkę panoszą nam się deweloperzy. W Aninie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Radę Warszawy w 2010 roku. Od 2011 roku są wydawane pozwolenia na budowę właśnie w kwartale UMN 2, kolejnym UMN 3 w Aninie, z pogwałceniem, z rażącym naruszeniem przepisów szczegółowych tego planu. Jak to się stało? Nie ma kontroli społecznej. Plan jest planem. Właściwie jak jest plan, to pozwolenie na budowę wydaje Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Dzielnicy. Nie ma stron. Nawet jeżeli jest się sąsiadem takiej inwestycji w ostrej granicy, o budowie dowiadujemy się w momencie, jak przyjeżdżają buldożery i jest stawiana tablica budowlana. Idziemy tędy. Tędy. I to jest sprzed kilku lat zdjęcie budowskie, tak? Tu już jest zbudowane i następne się buduje z dziura w ziemi. To bardzo ciekawe, jak to wygląda, bo tam w ogóle nie ma powierzchni biologicznie czynnej praktycznie w tym miejscu. Czyli tu wszędzie był jakby teren, były drzewa. To był las sosnowy. Tak. To wszystko zostało praktycznie zabudowane. Tak. Tak. Czyli Anin z takiej zielonej dzielnicy zaraz może się stać dzielnicą bloków, jakich wiele w Warszawie. No to już się dzieje. Następuje dewastacja przestrzeni osiedla. Już wielu starych Aninian mówi, że się wyprowadzają, że właściwie nie ma tu dla nich życia. Ale to świadczy wyłącznie o pazerności dewelopera. I o tym, że urzędnicy są bezradni, pozwalają im na to, co po prostu chcą. Bo to tak naprawdę od urzędników zależy to, co deweloper może zrobić. On zawsze zrobi to, na co urzędnicy na co oni mu pozwolą. Tak jest.